Dwutygodniowy okres przerwy w nauce powoli dobiega końca. Jednak jeszcze zanim dzieci wrócą do zajęć szkolnych, miały okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych przez instruktorów Pałacu Młodzieży z cyklu Ferie zimowe na sportowo, bezpiecznie i zdrowo. Hala Tosiru zamieniła się w wielki plac zabaw służący aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Dzisiejsza sobota jest, a można powiedzieć, przedostatnim dniem ferii zimowych 2018. Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w ramach projektu Ferie zimowe na sportowo, bezpiecznie i zdrowo organizuje sportową sobotę dla najmłodszych mieszkańców Tarnowa, którzy nie wyjechali dzisiaj, powiedzmy, na poza Tarnów, na narty czy ewentualnie inną formę wypoczynku. Dzisiejsze spotkanie zakończyło serię zawodów organizowanych przez całe ferie. Na wysokie zainteresowanie uczestników z pewnością wpłynął duży wybór zabaw i konkurencji sportowych, w których dzieci mogły spróbować swoich sił. Jest to trzecia sobota organizowana przez Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży Tarnów. W ramach tych sobot brało udział ponad 300 uczestników najmłodszych z Tarnowa. Konkurencje przygotowane są przez trenerów, instruktorów Międzyszkolnego Klubu Sportowego Pałac Młodzieży Tarnów z różnych dyscyplin: szermierka, zespoły gry sportowe, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej, także niektóre dyscypliny takie typowo zimowe. Ponadto są skoki na batucie i oczywiście wspinaczka sportowa. Organizatorzy przygotowali również możliwość występów artystycznych. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie. W ramach uatrakcyjnienia zajęć prowadzony jest konkurs wokalny dla tych, którzy są utalentowani w tej dziedzinie. Uczestnicy sobot mogą brać udział we wszystkich konkurencjach. Oczywiście nie każdy ma predyspozycję do wszystkich dyscyplin, ale można skonfrontować swoje umiejętności sportowe na poszczególnych stanowiskach. Tak jak na prawdziwych zawodach sportowych, uczestnicy byli nagradzani kolorowymi krążkami. Zaszczepianie idei olimpizmu ma w przyszłości zaowocować większą liczbą osób uprawiających aktywność fizyczną zarówno amatorsko, jak i wyczynowo. W każdej konkurencji można zdobyć medale złote, srebrne i brązowe. Cieszą się dużym zainteresowaniem, być może wśród tych najmłodszych uczestników są przyszli olimpijczycy sportów zimowych, ponieważ równolegle odbywa się Olimpiada Pjongczangu, także tutaj jak gdyby jest pewna analogia do tego, co odbywa się w świecie sportowym. Wszystkim młodym uczestnikom feryjnych zajęć życzymy pielęgnowania pasji do aktywności sportowej i bezpiecznego powrotu do szkolnych obowiązków. Adrian Teliszewski, Tarnowska TV.